Poetycki szarlatan między wierszami, czyli życie i twórczość Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, to tytuł kolejnego spotkania, na które już w piątek 23 lipca zaprasza Biblioteka Ratuszowa w Lesznie. Jak bardzo kontrowersyjną postacią był poeta? Czy pisał zielonym atramentem? Chytry błazen, poetycki szarlatan, lawirant, poeta niebezpieczny, czy po prostu człowiek borykający się z chorobą psychiczną? Ile w Gałczyńskim jest autentyzmu, a ile kreacji, jakie maski zakłada poeta? Wreszcie o legendzie, jaka narosła wokół niego? Oto tylko część pytań, na które z pewnością padną odpowiedzi. Początek spotkania o godzinie 15:00. Będzie ono także transmitowane na żywo na Facebooku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie.